Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku związanym z prasówką. W dzisiejszym odcinku na tapecie będziemy mieć cztery gazetki, dwie komputerowe, znaczy dwie związane ogólnie z gamingiem, z nowymi technologiami i dwie niezwiązane, że tak powiem, z tematyką gamingową. Na pierwszy rzut idzie CD Action i w najnowszym numerze CD Action mamy standardowo płytę. Płyta jest z grami Valiant Hearts, którą bardzo serdecznie polecam, jeżeli nie mieliście okazji w nią grać. Naprawdę super gra z przepiękną muzyką, sama słucham tej muzyki na Spotify. Następnie Prince of Persia, co my tam dalej mamy? Guilty Gear i Spoiler Alert. Akurat Spoiler Alert, nie znam tej gry, także nie wiem co to jest, ale całkiem fajna płyta. Natomiast co w samej gazecie? Standardowo mamy recenzję, oczywiście na topie wysuwa się recenzja Zeldy, która w CD Action dostała 10 punktów. Natomiast artykułem, który może być ciekawy dla osób, które chcą zakupić na obecnym etapie smartfon, jest obszerna, powiedzmy, recenzja Kupujemy smartfona, gdzie jest podział na smartfony do 500 zł, do 1000, do 2000 i później już powyżej 2000, czyli topowe modele. Ja zupełnie szczerze przyznam się, że nie zgadzam się z niektórymi tutaj wyborami, bo na przykład do 1000 zł miejsce pierwsze zajął Alcatel IDO 4. Szczerze mówiąc, ja bym myślę, że tutaj wrzuciła inny telefon, ale nie mnie to oceniać, jak mówię, warto sobie przeczytać, bo jeżeli ktoś jest na etapie kupowania smartfona, to ta recenzja może się przydać. Lećmy dalej. Drugą gazetką, którą dzisiaj biorę na tapetę, jest PSX Extreme. I tutaj, z tego co wiem, gazeta jest dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to jest właśnie okładka z Zeldą, drugi wariant z Horizon Zero Dawn. I cóż, tak naprawdę ostatni PSX Extreme ma obszerną recenzję na temat Nintendo Switcha, dlatego też między innymi go kupiłam, plus na temat gier, które są na Nintendo Switch. Także tutaj mi się to bardzo podoba. Jeżeli ktoś ma z was wątpliwości, zachęcam do zobaczenia i przeczytania sobie recenzji Switcha i samych gier. Oczywiście na moim kanale również w najbliższym czasie się pojawią, ale polecam PSX Extreme, jeżeli ktoś chce sobie w sobotni poranek, czy też w niedzielny poranek do kawy poczytać po prostu gazetkę. Jeszcze chcę wam przeczytać jedną fajną rzecz tutaj, z którą ja się 100% zgadzam, a która może być dla osób młodszych po prostu całkowicie abstrakcyjna. Natomiast te osoby, tak jak zresztą tutaj pisze autorka, zrozumieją to za kilka lat. O co chodzi? Generalnie dotyczy to oczywiście gamingu i różnych rodzajów gier, sandboxów, w których fabuła jest mocno rozbudowana. I autorka tutaj, Monika, pisze: w pewnym momencie życia, zwykle tak po 30, posiadając pracę, rodzinę i przyjaciół, stwierdza się, że czas wolny to towar deficytowy i szkoda go na marnotrawienie w nudnych subquestach. Często chciałoby się tak skompresować grę, by doświadczyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, bo dobrych tytułów ostatnio urodzaj. Brzmi znajomo, to możemy zbić piątkę. Współczującą piątkę. Ale jeśli to czytacie, brzmi dla was jak abstrakcja, no cóż, wróćcie tu za kilka lat. I kochani, prawda jest tego typu, że zgadzam się tu w 100% z autorką, powiedzmy, tych słów. Ja właśnie chciałabym taki mocno skompresowany tytuł, który dostarczy mi mnóstwo fajnych doświadczeń, a przy tym nie będzie na tyle rozbudowany, że ja po prostu muszę robić jakieś subquesty czy inne wyzwania, żeby po prostu coś tam ukończyć. Także tutaj, Monika, mogę przybić z sobą piątkę, bo mam podobną sytuację.
Oprócz tego, dlaczego lubię PSX Extreme? Dlatego, że zawsze z tyłu, na ostatnich stronach, znajdują się jakieś rekomendacje filmowe, co dla mnie jest fajne, dlatego, że nie tylko gamingiem uważam, człowiek żyje, również są inne ciekawe rzeczy ze świata kultury. Także PSX Extreme był to drugą i ostatnią gazetką związaną z technologiami. Kolejną gazetką, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, jest Focus. I nie wiem, czy ja dawno tej gazety nie miałam w rękach, ale zauważyłam, że zmienił się logotyp. Logotyp wygląda inaczej niż ja kojarzę z poprzednich Focusów, ale wybaczcie, jeżeli Wy to zauważyliście już jakiś czas temu, a ja po prostu nie miałam od jakiegoś czasu tej gazety w ręce, więc może ten logotyp zmienił się wcześniej, natomiast ja nie zwróciłam na to uwagi. I jaki tutaj artykuł? Polecam Wam artykuł na temat kawy, ponieważ artykułów na temat kawy ukazuje się bardzo, bardzo dużo i ile artykułów, tyle oczywiście opinii. Natomiast tutaj jest artykuł o kawie, gdzie po prostu pokazują, że kawa wbrew wszystkiemu ma aspekty zdrowotne, także osoby, które lubią kawę, będą zadowolone. Ale uwaga, trzeba ją pić filtrowaną, dlatego najlepsza kawa i najzdrowsza jest z różnych ekspresów przelewowych, czy też aeropresów. Także tutaj jest dosyć obszerny artykuł właśnie na temat kawy, jej historii i jaka opcja jest najzdrowsza. I do tego, jeśli chodzi o ekspresy przelewowe, czy w ogóle ten typ parzenia kawy przelewowy, są wymienione różne urządzenia, w tym m.in. aeropres, który, jak pewnie widzieliście, ja ostatnio zakupiłam. Oprócz tego jest tu jeszcze jeden ciekawy artykuł, już na samym końcu, mam nadzieję, że go znajdę. Blogerzy blagierzy. I jest to artykuł o blogerach i youtuberach, którzy tak naprawdę stworzyli sobie jakieś fikcyjne życie i na tym zarobili miliony. Między innymi jest tu przykład, bodajże zaraz Wam powiem kogo, jakiejś Annabel Gibson, ja szczerze mówiąc nie znam tej osoby, która udawała chorą na raka i napisała książkę rzekomo ze specjalną dietą, dzięki której właśnie pokonała tego raka. Jak i również jest wymieniony Kamil Bulonis, który również zrobił taki trochę fejkowy news na temat autobusu, który w Austrii rzekomo został napadnięty przez uchodźców. Także Focus ogólnie całkiem fajnie się prezentuje w tym numerze. Oprócz tych artykułów na temat kawy i blogerów jest dużo ciekawych artykułów, chociażby nawet jak dolecimy na drugą Ziemię. Jakieś informacje związane z kosmosem. I kochani, na sam koniec, gdzie mam tą gazetę, bo gdzieś ją rzuciłam. Ach, jest tam. Sekundka. I na sam koniec polecam Wam podróże. Te podróże są trochę wymięte, dlatego je miałam odłożone na boku, ponieważ były w mojej sakwie rowerowej, a ja tam wrzucałam różne rzeczy i w związku z tym gazeta się trochę pomięła. Natomiast Wam tutaj polecam artykuł związany z weekendem majowym, który zbliża się już do nas wielkimi krokami. Konkretnie artykuł związany z Cieszynem. Z tego względu, że jeżeli jeździcie na rowerze, jest to świetna miejscówka wypadowa, żeby zwiedzić sobie właśnie Czechy, a można spać po stronie polskiej. I co więcej, jest tam bardzo wiele lokalnych browarów, które są rozlokowane wzdłuż, powiedzmy, tych tras rowerowych. Oczywiście, jeśli chodzi o Czechy i tolerancję picia alkoholu i jazdy na rowerze, to oczywiście ta tolerancja jest zerowa. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że jest to fajna baza wypadowa. Ja jeszcze nie mam żadnych planów na weekend majowy i właśnie tak rozważam ten Cieszyn. Oprócz tego oczywiście są tu inne propozycje na weekend majowy, jak chociażby nawet Rumunia, Słowacja czy Augustów i spływ kajakiem. Kochani, na dzisiaj to tyle takich krótkich informacji prasówkowych, co znajdziecie w jakich gazetach,
Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę. Jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, no to proszę oczywiście w komentarzach. I cóż, ja Wam życzę udanej soboty, udanego weekendu i słyszymy się pewnie w poniedziałek, może w kolejnej pogadance. Jeszcze tego nie wiem, czy pogadanka będzie co tydzień, czy co dwa tygodnie, ale jeśli nie w pogadance, to na pewno we vlogu. Dzięki, hej!